Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma jesiennymi książkami. Ale nie będą to książki, których fabuła, których czas akcji osadzony jest w tejże właśnie porze roku. Będą to książki, których tytuły z jesienią bardzo mi się skojarzyły. Sami ocencie, czy są to faktycznie jesienne książki. Pierwsza z nich to Małe Ogniska Celest Ng. I to jest książka, która chodzi za mną od nimiłosiernie długiego czasu. To jest książka, na którą czasu nigdy nie mam. To jest książka, którą bardzo chciałabym przeczytać. Ja ją zaczęłam czytać bardzo dawno temu, chyba jeszcze nawet przed, przed tym, jak powstał kanał Magiel książkowy i tak naprawdę nigdy do niej nie wróciłam. I to jest historia o kobiecie, która wychowuje, samotnie wychowuje nastoletnią córkę i um, przebywa w nowym miejsce. Wynajmując dom od pewnych ludzi, którzy są tacy, wiecie, bardzo poprawni i dobrze ułożeni. No, do pewnego momentu. I to jest książka o tym, jak no, czasami punkt widzenia zmienia się bardzo szybko i jak czasami przewartościowują się różne rzeczy w życiu człowieka. No, ja tę książkę zaczęłam, bo bardzo dobrą opinię o niej słyszałam i tak jak mówię, dawno temu, naprawdę dawno temu. I to też nie jest tak, że polecam wam książkę, której nie przeczytałam, nie, absolutnie. To jest jakby zamierzeniem tego dzisiejszego filmu jest pokazać wam książkę, których tytuły są jesienne. Tutaj mamy ogniska. No, ogniska. Jesienią również się pali, stąd mój wybór. Więc również będę miała w tym momencie prośbę do Was, że jeśli którykolwiek z tych tytułów, który dzisiaj się pojawi, a to jest tylko pięć książek, niewiele, jeśli którykolwiek z tych tytułów jest Wam znany i będziecie go polecać, to, to napiszcie dlaczego. Tak więc pierwszy jesienny tytuł w dzisiejszym zestawieniu Małe Ogniska. Kolejny tytuł to Zanim wystygnie kawa, opowieści z kawiarni Toshikazu Kawaguchi. Dlaczego taki wybór? Bo jesienią jakoś tak częściej, chętniej i dłużej e, lubimy przebywać w kawiarniach, bo przyciągają swoim ciepłem, światłem, zapachem. E, no oczywiście również kawą, chociaż nie uważam, żeby to był typowo Jesienny napój. Ale wróćmy do, do samej książki. To jest bestseller międzynarodowy i to jest historia niezwykle urzekająca, bo w pewnym mieście, w pewnym miejscu jest kawiarnia, która przyciąga ludzi do siebie, tym, że, że wchodząc do tej kawiarni, zamawiając kawę, można powrócić do swojego życia, do przeszłości, w momencie, kiedy wydarzyło w nim się coś, co chcielibyśmy zmienić. Ludzie przybywający tam dostają jakby szansę od losu, aby coś w swoim życiu naprawić, ale muszą wrócić, zanim kawa wystygnie. No, uważam taki bardzo, bardzo uroczy motyw i no, dosyć ciekawy pomysł na Fabułę. Jeśli książka Zanim wystygnie kawa, podobała Wam się to, daj się znać. Ja uważam, że literatura azjatycka jest w ogóle bardzo specyficzna, wyjątkowa, zupełnie inna niż literatura europejska. Dlatego wydaje mi się, że ta jej popularność bierze się właśnie z tej. Inności z odmienności kulturowej, autorów. Z, no, bierze się z odmienności świata, w którym oni y, żyją i który opisują. Zanim wystygnie kawa, to kolejna moja jesienna książka i jesienna propozycja dla Was. Ale żeby nie było tak sielankowo, romantycznie, y, i kawiarniano, słodko. To mam również tutaj kryminał i to jest dom mgieł. A mgieł jesienią jest pod dostatkiem, stąd mój wybór. I to jest historia o pewnej grupie osób, grupie przyjaciół, którzy po latach spotykają się, odna odnajdują się poprzez media społecznościowe i spotykają się wszyscy razem ponownie w pewnym domu na wyspie. No, i tam dochodzi do morderstwa. Giną trzy osoby. W, jakiej, w jakich okolicznościach do tego dochodzi? Dlaczego tak się stało? Kto jest mordercą? Do tego wszystkiego, po chyba dwóch latach od, od momentu tego, tego zdarzenia, wraca, wraca pewna dziennikarka. No, i pytanie, czy udaje się dojść do prawdy, czy udaje się odnaleźć prawdę? Ja Wam polecam bardzo ten kryminał. Ja aż jestem zdziwiona, że, że kiedyś go przeczytałam, bo ja naprawdę rzadko, bardzo rzadko, w zasadzie w ogóle nie czytałam dawniej kryminałów, no ale najwyraźniej on bardzo mi się spodobał. Ja nigdy o tej książce chyba tutaj nie mówiłam. Być może ją pokazywałam gdzieś przy okazji, um, nie wiem, może, może jakiegoś filmu. W którym pokazywałam moją biblioteczkę domową, no być może wtedy. Jeśli macie ochotę na taki mroczny, niepokojący i dosyć tajemniczy kryminał, to, to dom Mgieł powinien Wam się spodobać. I książki, słuchajcie, dwie, które mam tutaj przed sobą, to są książki, które nie są beletrystyką. I to są książki, które no bardzo mi się z jesienią kojarzą, bardzo. I uważam, że mogą być doskonałym prezentem, jesiennym prezentem, jakimś, nie wiem, urodzinowo, albo w ogóle prezentem bez okazji. Pierwsza z nich to herbata. Odkryj prawdziwy smak najszlachetniejszego napoju na świecie. Herbata to jest bardzo jesienny napój. To chyba już mówiłam przy okazji herbacianego buktagu, no że herbata, książka, ciepły koc to jest, są takie nieodmienne atrybuty jesiennego czytelnika. Czyż nie? A w tej książce znajdziecie wszystko na temat herbaty, na temat przeróżnych rodzajów herbat, jaka z jakiego, z jakiej części świata pochodzi, jak się parzy różnego rodzaju herbaty. Jakie, jakie są te herbaty, jakie są ich odmiany? Jest ich strasznie dużo. To jest faktycznie no, dosyć, dosyć ciekawy temat dla osób, które chcą zgłębić tajniki parzenia herbaty, medytacji z herbatą, bo i o tym jest tutaj mowa. Myślę, że bardzo interesująca lektura dla herbacianych maniaków. A dodatkowo są tu tak piękne fotografie, tak piękne bardzo jesienne fotografie, że no, nawet dla samych tych, tych zdjęć warto tę książkę przekartkować. No a na prezent wydaje mi się, że jest ona naprawdę bardzo, bardzo udanym wyborem. Więc jeśli macie wśród swoich znajomych jakieś smakoszy, herbaty, to, to tę książkę bardzo Wam polecam. I kolejna książka, która na moich Półkach jest już od bardzo dawna nosi również y, ślady zniszczenia, y, bądź też y, jakieś y, może mieć nawet zachlapane strony, a to dlatego, że z tej książki akurat y, może nie bardzo często, ale korzystałam. I y, y, to jest jedna z moich ulubionych i jedna chyba z najpiękniejszych książek kulinarnych, jakie mam y, no, w swoich zbiorach, bo książek kulinarnych też trochę mam. I to jest trufla Same dobre rzeczy Patrycji Doleckiej. Ja sobie pozwoliłam sprawdzić i e, wiem, że trufle zbiera się od października do grudnia. Także jak najbardziej jesienny tytuł. To jest niezwykle pięknie, pięknie wydana książka. Sama okładka już jest bardzo się na bardzo estetyczna. A fotografie, które znajdują się Wewnątrz i które pokazują no, różne dania czy też słodkości, desery i tak dalej, są równie, równie piękne. To jest po prostu książka kulinarna. Książka z przepisami, być może troszkę nietypowymi, ale na pewno takimi, które jesteście w stanie zrobić i poradzić sobie. Ja tę książkę chyba otrzymałam też w prezencie. Pierwszym deserem, który zrobiłam, korzystając z przepisów Patrycji Doleckiej, to był sernik niesamowicie smaczny. Sernik mojej babci, on chyba tak się nazywa. Przepisu na sernik, o którym mówię, nie znajdziecie w tej książce, ale znajdziecie go na blogu Patrycji Doleckiej trufla.net I tam jest cała masa różnych przepisów, przepięknych również fotografii, bo, bo Patrycja Dolecka jest w ogóle no, mistrzynią gotowania i, i fotografii. Przepięknie fotografuje to, co ugotuje, co upiecze. Zresztą zobaczcie, nawet w tej książce są bardzo jesienne fotografie, no, czyli wpisują się idealnie. Dzisiejszy film. Jeśli szukacie dla kogoś takiego ciepłego prezentu, a jeszcze jeśli szukacie tego prezentu dla osoby, która, która bardzo lubi gotować piec i ogólnie lubi jakoś tak wyżyć się w kuchni, spędzać czas w kuchni, no to, to ta książka będzie idealnym prezentem. Ona jest, ona jest taka śliczna. To przy najbliższej okazji, jeśli będziecie szukać dla kogoś książki. To kupcie trufle. I to były wszystkie jesienne książki, wszystkie, bo założyłam, że pokażę ich tutaj pięć. I pięć książek Wam pokazałam: pięć jesiennych książek, pięć książek o tytule, które mnie kojarzą się z jesienią. Jeśli macie jakieś inne swoje jesienne typy, to napiszcie w komentarzach: napiszcie, co sądzicie o tych książkach. Ja zapraszam Was serdecznie do e, przeglądnięcia, do oglądania mojego Instagrama Magiel książkowy, tam sobie zajrzyjcie. E, możecie oczywiście jak najbardziej dołączyć do osób, które mnie obserwują, niech Was również na moim Instagramie przybywa. Tutaj Was zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, a na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Maglu książkowym. Cześć!